przed nami. Gdzie? No nie widzisz? Albo ci fog zasłania, nie widzisz. Ale trzymaj kurs. Inspirujący pomysł na biznes ma szansę powodzenia tylko wtedy, kiedy jest oparty na pasji. Zaczęło się od tego, jeszcze w wieku szkolnym trafiłem dzięki znajomym do drużyny harcerskiej wodniaków, gdzie pływało się jeszcze wtedy omegami. I to zapoczątkowało moją w pewnym sensie przygodę z żeglarstwem. A co, prawda, w późniejszym czasie zaprocentowało tym, że wiedziałem, o co chodzi w tym biznesie, z czym to się je, co to są w ogóle jachty, co to, na czym polega żeglarstwo. Przygoda z żeglarstwem przerodziła się w konkretny zawód, a młodzieńcze marzenia stały się podstawą prowadzenia firmy. Trzeba było podjąć dorosłe decyzje i zacząć twardo stąpać po ziemi. Były takie tutaj u nas możliwości, że można było budować jachty, a nie podbijać, prawda, świat w sposób, na przykład gdzieś tam pływając. Pan Szymon zaczynał zupełnie od początku. Nie było to łatwe. Musiał ciężko zapracować na zaufanie wymagających klientów. To jest moje królestwo, to jest mój warsztat. Tutaj powstają takie luksusowe jachty, prawda, jak ten, który tutaj budujemy. Każdy jacht składa się ze skorupy, prawda? Ten element akurat zakupujemy i na bazie danej skorupy, danego modelu zabudowujemy, prawda, tutaj indywidualne wszystkie te rzeczy, które klient zamawia. Po tym, jak dostaniemy, prawda, skorupę, wchodzimy do środka i zabudowujemy wszystko wewnątrz tutaj, czyli całe drewno, to co największej wymaga pracy i dopieszczenia, czyli cały luksus tak naprawdę jachtu jest wewnątrz. Wszystkie koja, mesa, kambuzy, detale związane z finezyjnym gdzieś tam wykoczeniem, zależy też to, prawda, od zamówień i różnego rodzaju. Kończymy na osprzęcie, który na zewnątrz jest, zależy czy jacht jest morski, czy idzie na wody śródlądowe, prawda, tak mocno jest doposażony. Ja jestem dość młodą firmą i ten prestiż dopiero tworzę, prawda, wytwarzam. Dlatego jest mi ciężko głównie, że nie jestem strasznie długo na rynku, firma istnieje 4 lata. Już na dzień dzisiejszy nie mam większego problemu ze zdobywaniem klientów, ale jeszcze rok, dwa lata temu było dość ciężko, były miesiące, gdzie był przestój, nie było co robić, trzeba było kombinować, szukać, próbować gdzieś jakieś ogłoszenia, dzwonić po różnych stoczniach, gdzie ktoś tam może komuś coś za dużo. Nie powiem, że było różowo, było ciężko, były momenty bardzo ciężkie. Tak, słucham. Dzień dobry, witam. Tak, jest, wszystko gotowe. Tak, oczywiście. Może pan przyjeżdżać, jesteśmy przygotowani. Do widzenia, do zobaczenia. Trzeba było wziąć się ostro do pracy. Potrzebny był także spory upór i dążenie do celu, pomimo trudności. Rynek jest bardzo trudny. Tak naprawdę chodzi o to, że każdy chciałby faktycznie, to jest swego rodzaju zabawka, swego rodzaju luksus, gdzie nie każdy, każdy chciałby mieć ten luksus, ale za niewielką kwotę. Każdy jacht, który wychodzi z tej firmy, jest dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Nie ma powtarzalnych egzemplarzy. Tu liczy się indywidualne podejście i perfekcyjnie wykonany efekt końcowy. Tak naprawdę w pewnym sensie do każdego produktu, czyli do każdego jachtu, który wychodzi ode mnie z warsztatu, wkładam część siebie, takiego trochę serca. Głównymi moimi odbiorcami to są właśnie prywatni inwestorzy, jachty w prywatne ręce. Nie zależało mi na stworzeniu stoczni, jakiejś seryjnej produkcji, absolutnie. Nie taki miałem cel, zakładając firmę.
chciałem właśnie tworzyć jachty pod indywidualnych klientów, którzy mają wysokie wymagania, gdzie mogę się w jakiś sposób pokazać, sprawdzić, gdzie głównie to jest ta radość, że robi się coś takiego indywidualnego. To są właśnie elementy, które będą wstawione do tego jachtu, wylakierowane na wysoki połysk, tak jak sobie życzył tego klient. Jacht będzie lakierowany, drewniane elementy klejone, mnóstwo pracy, mozolna praca, bardzo ciekawa praca, piękny efekt końcowy, tak, zadowolenie klienta, prawda, gdzieś tam nasze spełnienie. To naprawdę trudna praca. Trzeba mieć ręce rzemieślnika, ale serce artysty. Akurat ta łódka jest właśnie na specjalne zamówienie, więc jest wymagający. Indywidualna zabudowa, niestandardowa, no i wymaga dosyć dużo pracy i innego podejścia. Na początku jest skorupa. Mamy określony system zabudowy w jakiś tam sposób, albo standard, albo prawda pod klienta. Później powstają takie elementy. To są ramy, drzwi, koje, ściany. To wszystko idzie do lakierni. Wraca z lakierni do nas, montujemy, dopasowujemy, żeby było ładne. O, przede wszystkim, łódka musi być ładna. Adam, ty już masz przygotowany otwór przez laminaciarzy. Idź z magazynu, pobierz nawigację i ją zamontuj. Otwory masz powiercone, elektrycy kable wyciągnęli. Także tylko zamontuj i dopyść tutaj wykończeniówkę. Mamy to na gotowo, nie? Tak. Okej, okay, dobra. Własna firma jest spełnieniem marzeń dla wielu osób. Dla osób, które chcą być samodzielne, które chcą być niezależne, które chcą opierać swoją karierę, swoje życie, swoje sukcesy na własnych siłach. Własna firma to najlepsze miejsce do osiągania sukcesów dzięki sobie. Także jeśli ktoś się nie boi, jeśli ktoś czuje, że chce mieć swoje życie w swoich rękach, powinien zakładać własną firmę. Naprawdę różne i to jest ciekawe, że ciągle robi się coś innego. Każdy klient ma inne wymagania. Też trzeba z klientem dużo czasu spędzić, czasami nawet go troszkę poznać, żeby wiedzieć, czego on oczekuje. Każdy egzemplarz jest wyjątkowy, tak jak unikalne są oczekiwania klienta. Ten jacht stoi jakiś czas tutaj u mnie na warsztacie. Ja się faktycznie do niego przywiązuję. Największa satysfakcja jest wtedy, kiedy klient przyjeżdża, odbiera, robi duże oczy, błysk. Często jest tak, że niektórzy klienci, miałem takich klientów, dochodzili do siebie po 2-3 dni, że ja zrobiłem więcej niż oni oczekiwali ode mnie. I to jest świetne uczucie, super. Wtedy się człowiek czuje bardzo podbudowany i może brać się za następne egzemplarze. Są miesiące, kiedy pan Szymon niemal nie wychodzi z pracy. Czasami trzeba jednak odpocząć, choćby po to, by dać sobie szansę i czas na nowe pomysły. Jesteśmy teraz na jeziorze Kisajno, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Płyniemy głównym szlakiem, wokół nas jest dużo właśnie dlatego jachtów właśnie. Nie jesteśmy tutaj w żadnym zacisznym miejscu. Jeszcze mamy szczyt sezonu. Trzeba troszeczkę uważać. Dzięki tych jachtów się narobiło już dość dużo. Turystyka jest tak fajnie się rozwija, dzięki której mamy, prawda, co budować. Że to, co widać tutaj wokół nas, sami żeglarze z każdej strony. Płyniemy w stronę Giżycka. Za nami jest na przykład Sztynord, bardzo popularny port wśród żeglarzy, oraz Węgorzewo. Taki początek prawda, całego szlaku, który prowadzi z Węgorzewa, przez Sztynord, przez Giżycko, przez Mikołajki, aż na Śniardwy, do Pisza, ewentualnie do Rucianego, prawda, można dopłynąć na dalsze zakątki, które gdzieś tam w niektóre małe jeziora, gdzie jest strefa ciszy, na silnikach nie wolno pływać. Spokojnie, tam jest mniej łódek.
czysty wypoczynek. Obcowanie z naturą, woda, powietrze, las, jezioro. No, nie ma nic piękniejszego na tym świecie, takie jest moje zdanie. Rynek luksusowych łodzi, jachtów i żaglówek coraz szerzej się otwiera. Pojawiają się nowe szanse, żeby jednak je wykorzystać, trzeba zadbać o wysoki standard. Polska wyrasta na potentata w produkcji jachtów luksusowych, trochę mniej luksusowych, także nisza robi się ogromna. Chcę powiedzieć, że to nie jest nisza tylko w Polsce i żeby przedsiębiorcy nie ograniczali się, myśląc o sprzedaży swojego produktu tylko i wyłącznie na Polsce, ponieważ my tutaj możemy lokować swoje biznesy w Polsce, czy to w dużym mieście, czy to w małym mieście, natomiast internet, komunikacja, szybkość transportu, komunikacji, przejazdów sprawia, że nasze produkty mogą być sprzedawane wszędzie, gdzie tylko nam się wymarzy. No i oczywiście, jeśli pewne bariery językowe czy jakieś mentalnościowe będziemy potrafili pokonać, to czasami jest dużo firm odnoszących sukcesy w Polsce, które w Polsce produkują, ale nic nie sprzedają, bo wszystko sprzedają za granicę. Wybierzmy jeszcze szota foka na kabestanie. Tak, obłóż. Odwiń. Tak. Załóż za kabestan, tak, zakręć, ładnie. I wybierz teraz. Mamy za luźnego foka. Wybierz, jeszcze wybierz. O, tak, o, dobrze. Ciągle się o dziecku myśli, o jego przyszłości, co będzie robił kiedyś, prawda? Też między innymi człowieka to napędza, że tworzy to nie tylko dla siebie, ale dla swojej rodziny, gdzie jak się rozbuduje tą firmę na tyle, że będzie mógł mi gdzieś tam kiedyś pomagać, prawda? I oczywiście jak najbardziej przejąć to gdzieś tam już właśnie wypracowane u markę, która będzie istniała na rynku. Nie puszczać steru, staraj się nie puszczać steru. To daleka przyszłość. Teraz cieszy każda wolna chwila i czas spędzony na męskich wyprawach z synem. Gigantyczna dawka relaksu, dlatego że prawda, płynie, jesteśmy na wodzie, szum jeziora, wiatru uspokaja, najlepiej wyłączyć telefon, prawda, zero kontaktu ze światem, człowiek tak się jednoczy z naturą, czysty relaks. Takie chwile to nagroda za codzienny trud pracy. Młodym przedsiębiorcom nie jest łatwo na rynku, szczególnie kiedy poprzeczka postawiona jest tak wysoko. Bohaterowie programu Inspiracje udowadniają, że warto podejmować wyzwania. Najważniejsze to złapać wiatr w żagle i po prostu spełniać marzenia.